Witaj serdecznie, Jakub Kulik dla Fansportu, a ze mną Tomasz Zadyma, Gromadzki, uśmiechnięty po konferencji, ale mało będziemy dzisiaj rozmawiać o tych wydarzeniach. No, już tam wszystko było wyjaśnione, nie ma co tam odgrzewać kotletów, więc w takim razie, no, przejdźmy tam do tego tematu, który tam gdzieś... Na zapleczu nas tutaj, tak. Słuchajcie, ja z ciekawości podszedłem do Tomka i pytam: Tomek, wiadomo, że w sobotę była walka USIGDI, była wielkie święto boksu, bo mistrz świata i walka o mistrzostwo świata tutaj na terenie Polski. Zapytałem, bo jest chyba drugi dzień i cały czas trwa dyskusja, czy ten cios był legalny, czy ten cios nie był legalny, czy on był za wysoko, czy nie za wysoko, jak spodenki. Tomek bardzo fajnie zaczął mi tłumaczyć, więc mówię: słuchajcie, specjalnie dla was, drodzy widzowie, biorę Tomka przed kamerę. I Tomek, czy ten cios był legalny, czy nielegalny? No właśnie, teraz ja właśnie tak każdy gdzieś tam komentuje. Normalnie by trzeba powiedzieć kogoś sędziego po prostu, który go z nim zrobić wywiad, ponieważ ja z tego, co właśnie walczyliśmy w boksie zawodowym, mieliśmy mieć pas do pępka i to było sprawdzane podczas, przed rozpoczęciem walki, tak? Sędzia podchodził, jak za wysoki pas to albo zmieniać, albo po prostu obniżać trzeba było. I teraz tak, właśnie to, co też ty teraz powiedziałeś, że w MMA spodenki są tak do bioder i suspensor jest tylko, wiadomo, na samym kroczu, nie jest gdzieś tam wysoko, a mówi się, że nie można być w boksie poniżej pasa, no ale poniżej pasa to nie jest właśnie tutaj, w sensie poniżej tej linii, tylko jak jest pas dotąd, to uderzenie, które było tam w tym miejscu, to jest na linii pęcherza, w pęcherz nie wolno w boksie uderzać, to wiadomo. I w takim razie to według mnie normalnie był faul, ponieważ no, bo nawet nie równo powiedzmy z pasem, wysokością pasa ten cios, tylko nawet jeszcze jest 2-3 cm poniżej krawędzi pasa, czyli o wiele niżej, nie? Czyli żeby była jasność, no jeśli rękawica w większości pewnie trafia w okolice, dotyka tego pasa, to wtedy uznajemy, że to jest no, nieprzepisowe uderzenie. No to tam jest nawet poniżej, tak mówię, nie? Że cała dotyka i jeszcze nawet niżej troszeczkę jest, tak? W takim razie to, że to było trochę bardziej w bok, to jest zmiana faktu, że no, to jest na wysokości tutaj już pęcherza, prawda? Tam, no tam nieco tam wyżej, tam zachodzi na pęcherz, ale to w boksie zapomniane są takie ciosy, tak? Słuchaj, ty też fajnie zwróciłeś uwagę, no muszę to przytoczyć, że chyba sędzia się źle w tej sytuacji zachował, bo też to zachowanie sędziego sprawiło, że ludzie nie do końca wiedzieli, jak to odebrać, narożniki nie wiedziały, jak to odebrać, bo sędzia powinien się trochę inaczej zachować w tej sytuacji. No jeżeli już daje odpocząć 4 minuty, to potem wstajemy, powiedzmy, i nie od razu walczcie, tylko nie wiem, pierwsze ostrzeżenie, czy uderzysz jeszcze raz, to będzie minus punkt, albo coś zwrócić uwagę, a tutaj wstanie i od razu kontynuowanie walki, jakieś tam nie było, nie słyszałem, że to reprymend cokolwiek było, w takim razie to chyba stąd też ludzie nie wiedzą, co myśleć, no bo co, no 4 minuty mija, wstajecie, walczcie, nie, to coś nie tak. No, dziwna sytuacja. Natomiast oglądałeś pewnie ten pojedynek. Jak oceniasz ten pojedynek? Mało osób dawało szansę Dibua, bo jeśli miałby wygrać, to gdzieś tutaj w pierwszej części pojedynku. No a jednak jeśli USYK, tak jak kibice typowali, że gdzieś tam po piątej, po szóstej rundzie może szukać końca tego pojedynku. No i tak też się to wydarzyło. Znaczy nie, no to powiem tak, no po walce to już każdy wiadomo może tylko gadać, nie? Po walce zawsze znawców jest pełno, dużo i ludzi, którzy mówią, że a ja typowałem tak. Też co tam mówił Frank Warren, prawda, tam promotor, że niby szukali od początku ciosu właśnie na dół, była taktyka, że to, teraz tam protest znosić, no i oczywiście tak każdy będzie gadał. No i tak mówię, no po walce to już jest, czemu tam powiedzmy przed walką można by było wtedy typować, mówić tak, co, jak myślimy, jakie roszady, a po walce to już każdy nagle mówi, że ja też tak mówiłem, nie? Bo... Słuchaj, ta intensywność USYKA, bo tam ten cios to nie był taki, nie wiem, prawy, skrócenie dystansu, knockout, tylko to chyba była intensywność tych prostych. No ja mam zmęczenie już, tak, tutaj mi się wydaje po prostu, bo... To taki ze skoku, taki cios, no nie wiem, czy on mógł ważyć, no bo raczej kurczę, na pewno waży, no jakbym dostał, to pewnie bym padł, ale w sensie w tej wadze będąc, to myślę, że to nie wyglądało na mocny cios, chyba właśnie bardziej to zmęczenie. Ogólnie myślę, że może się mylę, ale według mnie USYK, no może to też, że ta waga, prawda, od niego jednak ciężka, nie ta cruiser, taki, nie był taki, myślę, taki lekki, taki luźny jak zawsze, tylko wydaje mi się, że był taki bardziej
pospinany. No może właśnie to jest to, że ta wyższa waga nie służy już tej jego tej takiej fajnej elastyczności, bym powiedział, nie? Budowa, muskulatura większa, tam powiedzmy ogólnie więcej może tego tłuszczu powoduje, że już tam powiedzmy według mnie nie rusza się tak fajnie, ale to też może być taktyka pod każdego przeciwnika. Pod innego przeciwnika może znowu zrobi lżejszą wagę, żeby być szybszym, powiedzmy, a tutaj może specjalnie tak jakoś siłowo może pracował, nie? No na pewno te kilogramy, może jest ich niewiele więcej, ale odbierają mu trochę tego mobilność i tańca. Ja też wydaje mi się, że jednak Dubois został mentalnie przełamany i to nie był taki aż bardzo nokautujący cios, ale odebrał mu chęć walki. Ale czy ty widzisz w tym takim zestawieniu, o którym wszyscy marzą, walkę Usyk, Tyson, Fury, czy ty widzisz Usyka, który jest w stanie wygrać z Furym, bo on go mentalnie nie złamie w ringu w taki sposób? Znaczy, Fury robił to, że zawsze mówił na przekór niż robił, nie? Z Kliczką mówił, że wpadnie w niego, przełamie go, że chleje, imprezuje, nie trenuje. Nagle wyszedł, kontra cały czas do tyłu, poruszanie, wyciąganie Kliczki, prawda? Nagle w ogóle całkiem inna taktyka. Wilder fajnie przełamała, w ogóle wiadomo, no co mówię, całkiem co innego mówi, co innego robi, więc tutaj myślę, że też reaguje śmiechem. Też to powoduje, że według mnie tak rozluźnia swoje ten jakby napięcie, takie ten swój stres, że pokazuje, że niby się śmieje, że jest taki, że tak drwi z przeciwnika. Tutaj według mnie oprócz tego, że obydwoje zawodników jest tu są niewygodni, którzy mają taki śliski styl, tylko że tutaj akurat według mnie Usyk nie walczył z zawodnikiem, który jest również stylem taki niewygodny, taki jakiś niekonwencjonalny ten styl, taki połamany bym powiedział, te ręce nie wiadomo skąd biją, ten luz jak na tą jego dużą wagę, prawda, tego Furego, gdzie on faktycznie teraz te uniki jak robi przed niektórymi ciosami walcząc, to te ciosy wszystkie ślizgają się po nim, mijają go, mi się wydaje, że tutaj warunki fizyczne Furego, też ten styl niewygodny, taki jak Usyka, spowoduje, że Usyk jest według mnie możliwe, że przegra tą walkę, bo mają takie same dwa style praktycznie niewygodne. Znaczy, nie można powiedzieć takie same style, ale w sensie niewygodni są obydwoje. Dwóch niewygodnych zawodników, nie? I o tyle, bo ma być taka już proponowana gala, gdzie ma być walka Usyk-Fury i Joshua Wilder, bardzo byłaby to fajna gala, tam gdzieś w Arabii chyba, gdzieś tam w Saudyjskiej chcą zrobić, czy tak jak już czytałem już informacje. No na pewno byłyby to obydwa starcia, na które czeka cały świat. I też bym czekał na to naprawdę. Słuchaj, byłoby genialne, żeby też wszystko było zadość. Zaproś kibiców na piątkowe ważenie, na galę, na sprzedaż biletów. To jest twoja chwila. Tak, najważniejsza sprawa, dokładnie. Rozgadaliśmy się o formule, dyscyplinie, raczej przepraszam, której dawno już mnie nie ma. Teraz jestem tu, jestem zawodnikiem MMA, jestem free fighterem. W takim razie zapraszam was na piątek, na media training, na ważenie media training. No i przede wszystkim na wisienkę na torcie, czyli na sobotę, samą walkę, gdzie tam mimo iż zawodnicy free fightowi walczą, czy ja Piotrek, to mimo wszystko damy bardzo dobre sportowe widowisko. Słuchajcie, będę emocje. Dzięki bardzo. Dzięki. Widzimy się wielkie w piątek. Tak, do zobaczenia.